Już od kilku lat w parafii pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego w Jaworze odbywa się ekumeniczna Droga Krzyżowa. Oznacza to, że uczestniczą w niej zarówno wierni z parafii katolickich, jak i parafianie z ewangelicko-augsburskiego Kościoła Pokoju, na czele z proboszczem Tomaszem Stawiakiem. Odkąd wybudowany został kościół pod wezwaniem świętej Faustyny, trasa Drogi Krzyżowej prowadziła ulicami parafii, z Kościoła Miłosierdzia Bożego do Kościoła świętej Faustyny. W tegoroczny Wielki Piątek, po raz pierwszy w historii Jawora, ekumeniczna procesja Drogi Krzyżowej przeszła z Kościoła Miłosierdzia Bożego do Kościoła Pokoju. Stacje przedstawiające historię śmierci Jezusa Chrystusa znajdują się przy ulicach Witosa Limanowskiego Starojaworskiej oraz przy Kościele Miłosierdzia Bożego i w Parku Pokoju. Procesja odbywała się w późnych godzinach wieczornych. Natomiast zaraz po niej w Kościele Miłosierdzia Bożego rozpoczęła się adoracja Pana Jezusa w Bożym Grobie. Wiernym towarzyszyła grupa gitarowo-wokalna parafialnej Scholi, która wykonywała wielkopostne pieśni. W tym czasie wszyscy chętni mogli się wyspowiadać. Adoracja zakończyła się około godziny 3 nad ranem.